24 maja. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Wspomożenia Wiernych. Uroczystość ta ustanowioną została roku pańskiego 1816. Uroczystość dzisiejsza na cześć Najświętszej Maryi Panny, Wspomożenia Wiernych, w nowych czasach dopiero została zaprowadzona. Ustanowił ją papież Pius VII w roku 1816 dekretem z 16 września dla całego Kościoła katolickiego. Kościół Święty, ustanawiając tę uroczystość, miał na uwadze pamiątkę jednego z najważniejszych wypadków w chrześcijaństwie, w którym Najświętsza Maryja Panna okazała się potężną pocieszycielką. Wypadek ten był następujący. Cesarz Napoleon I, dla którego dumy i ambicji Europa zdawała się za małą, nadto nie umiejący uszanować żadnej ustawy, żadnego prawa, jeżeli jemu było niedogodnym, pogniewał się na papieża Piusa VII dlatego, że Ojciec Święty nie chciał zezwolić na rozwód brata jego Hieronima z protestantką, córką kupca z Ameryki. Napoleon wymyślił pozorną przyczynę i obsadził w roku 1809 Rzym, wysławszy tam dotąd generała Miollisa, przez którego kazał oświadczyć papieżowi: ja, Napoleon, jestem cesarzem rzymskim i żądam zwrotu państwa kościelnego, jako podarunku Karola Wielkiego, gdyż panowanie papieża już się skończyło. Ojciec Święty Pius VII zaprotestował przeciwko tejże niesprawiedliwości i bez wahania wyklął Napoleona z kościoła, klątwę kościelną w nocy z dnia 10 na 11 czerwca kazał przybić na drzwiach kościoła Świętego Piotra i polecił się opiece Najświętszej Maryi Panny. W nocy o godzinie 2 zdobył francuski generał Radet Kwirynał Papieski, zastał w nim Ojca Świętego w szaty papieskie przybranego i odezwał się głosem drżącym: mam zlecenie bardzo przykre, ale że cesarzowi memu poprzysiągłem dozgonną wierność i posłuszeństwo, przeto jestem zniewolony je wypełnić. W imieniu cesarza mam zlecenie oświadczyć ci, Ojcze Święty, że Rzym i państwo kościelne odtąd przestaje być twoją własnością i jeżeli się nie zrzeczesz dobrowolnie, to mam zlecenie zabrać cię do generała Miollisa. Ojciec Święty Pius VII odpowiedział na to stanowczo i z godnością: panie generale, sądzisz, że takie rozkazy cesarza wypełnić winieneś dlatego, że mu poprzysiągłeś być wiernym i posłusznym? Pomyśl, w jaki sposób my bronić jesteśmy zniewoleni praw Stolicy Świętej, do których obrony tak wielu przysięgami jesteśmy spowodowani. My nie możemy oddać nic takiego, co do nas nie należy. Władza nad państwem kościelnym należy do Kościoła Rzymskiego, a my tylko jesteśmy jego zarządcami. Cesarz może nas kazać w kawały pociąć, ale przyzwolenia na to zrzeczenie się od nas nigdy nie uzyska. Generał Radet zabrał Ojca Świętego i kardynała Paczce do powozu, zamknął ich w nim i kazał szybko jechać, nie do generała Miollisa, jak to był poprzednio zmyślił, lecz przez Florencję do granic Francji, a stamtąd wrócił znów do Savonny, gdzie papieża osadził w więzieniu, kardynał Paczca natomiast osadzony został w więzieniu w Fenestrelli. Aby papieża skłonniejszym uczynić do przyzwolenia na swe żądania, nakazał Napoleon pozbawić go usługi, a nawet spowiednika nie pozwolił doń wprowadzić, nadal polecił mu odebrać wszelkie książki, nawet brewiarz, i bardzo licho go żywił. Protestanci natomiast i masoni w pismach publicznych drwili sobie z więźnia i nazywali go Piusem Ostatnim. Ojciec Święty tymczasem znosił to wszystko cierpliwie, modlił się i prosił wiernych, aby się za niego również modlili, ślubując zarazem obraz Matki Boskiej, jakiemu w Savonnie oddawano cześć, jako obrazowi Matki Miłosierdzia, ukoronować złotą koroną. Cierpienia jego i troski były istotnie wielkie, ponieważ wielu kardynałów oraz większa część francuskich i włoskich biskupów więcej się troszczyła o łaski Napoleona, niżli o prawa i dobro Kościoła Świętego. W roku 1812 kazał wreszcie cesarz Napoleon papieża przywieźć do Paryża. W czasie podróży nie miano na niego najmniejszego względu, chociaż starzec tak ciężko się rozchorował, że mu ostatnich sakramentów świętych udzielono, wieziono go bez odpoczynku dzień i noc, a kiedy się zatrzymywano na popasy, to jest na karmienie koni, nie pozwalano mu wysiadać, tylko razem z powozem zamykano go w szopach. Jakby cudem papież wyzdrowiał i przybył do Fontainebleau pod Paryżem. Niepodobna prawie opisać, na jakie przykrości namiestnik Chrystusa w tym nowym niejako więzieniu bywał narażony. Wkrótce atoli zaszła ogólna zmiana, Napoleon, zwyciężony w bitwie pod Lipskiem, był zniewolony, chcąc tym sposobem pogodzić się z sądem świata. Uwolnił papieża w styczniu roku 1814, a w kwietniu tego samego roku w tym samym zamku Fontainebleau podpisać musiał zrzeczenie się prawa do tronu. Z wielkim triumfem powrócił Ojciec Święty do Savonny, ukoronował obraz Matki Boskiej, zwany Matką Miłosierdzia, złotą koroną, jak to był ślubował. Przy uroczystości tej asystowali mu liczni kardynałowie i prałaci, król Wiktor Sardyński i królowa Maria Ludwika z Etruryi.
Dnia 24 maja roku 1814 wjechał do Rzymu wśród wielkich okrzyków ludu. Zwrócono mu wszystkie zabrane dzieła sztuki, majątek kościelny i rządy nad państwem kościelnym i od tego czasu panował znów jako niepodległy monarcha. Tymczasem Napoleona wywieziono na skalistą wyspę świętej Heleny, a z niewoli wybawiła go tylko śmierć po latach 6. Pius VII uznał i wyznawał uroczyście, że tę dziwną zmianę losu i ocalenie zawdzięcza jedynie pośrednictwu Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych i upamiętnił wdzięczność swoją ustanowieniem uroczystości dnia dzisiejszego. Nauka moralna. Powołanie, jakie mądrość i opatrzność boska nakazała matce w gronie rodziny, ma kilkorakie obowiązki. Matka wychowuje dziecko z troskliwą starannością i czuwa nad jego wykształceniem. Matka wiedzie dziecko na drodze bezpiecznej. Matka chroni i broni dziecko przed wszelkim niebezpieczeństwem. Matka wreszcie pozostaje wierną dziecku w miłości i przywiązaniu aż do śmierci. Owe powyższe 5 punktów oznaczają pomoc, jaką każda matka dziecku nieść gotowa. Zastosuj te punkta do Matki Boskiej, tak jak ogół chrześcijaństwa zastosował je w modlitwie: Zdrowaś Maryjo, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie nasze, słodyczy nasza, nadziejo nasza, a z radością poznasz, jakiej pomocy od niej spodziewać się możesz. Uciekaj się podobnie jak Ojciec Święty Pius VII we wszelkich najważniejszych potrzebach i duszy Twojej i całego Kościoła do pośrednictwa Maryi, wzywając jej wspomożenia, jako tej, przez której ręce wszelkie łaski Boże na nas spływają. Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś na obronę dusz naszych, w Najświętszej Maryi Pannie bezustannie dla nas wspomożenie cudownie ustanowił, daj nam miłościwie, abyśmy taką pomocą uzbrojeni do walki życia tego, zwycięstwo nad wrogiem duszy naszej w godzinę śmierci odnieść potrafili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, nauki katolickie rozrastają się dzięki Wam, wiele osób się nawraca, dla tysięcy osób jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne i materialne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Na naszym kanale możesz znaleźć różaniec w różnych językach. W szczególności zachęcamy do modlitwy różańcowej po łacinie. Jeżeli nauki pomagają też Tobie i chcesz przekazać dobrowolną jałmużnę dla rozwoju nauk i ku większej chwale Bożej, to możliwości przekazania jałmużny znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy do włączenia wsparcia cyklicznego co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to napisz do nas przez formularz kontaktowy w opisie filmu. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Linki do przekazania dobrowolnej jałmużny oraz do zapisania się do nauk znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.